jak skonstruować sesję, żeby gracze poszli jak po sznurku, ale żeby czuli, że mają zachowaną wolną wolę, jak sprawić, żeby sesja liniowa była dla wszystkich graczy, dla wszystkich uczestników gry satysfakcjonująca, ale przede wszystkim od czego to zależy. Na przykładzie poprowadzonej przeze mnie jakiś czas temu sesji spróbuję odpowiedzieć na te pytania. A przy okazji postaram się odczarować tak zwany railroady. Ponieważ z mojego punktu widzenia sesja liniowa może być dla graczy równie wciągająca i dać im poczucie takiego samego wpływu na fabułę, jak każda inna przygoda, jak każdy inny typ scenariusza. Jak to zrobić? Zapraszam. Jak zwykle na początku ustalmy sobie kilka podstawowych założeń. Po pierwsze, co to jest ten railroad? Po drugie, komu takie coś może pasować? Po trzecie, jak to zrobić dobrze? Mówiąc w dużym uproszczeniu, sesja po sznurku to taka, w której decyzje graczy nie mają wpływu na to, jak rozwija się fabuła. W takiej sytuacji gracze zostają sprowadzeni do poziomu widza. Co prawda mogą interagować ze światem, ale sprawczość tych interakcji jest znacznie ograniczona. Tak naprawdę to, do czego się sprowadza ich rola, to eksplorowanie świata celem zdobywania informacji. I teraz, z perspektywy wielu osób grających w RPG, taka konstrukcja fabularna jest szkodliwa, zła i w gruncie rzeczy do dupy. Gracze nie mają wpływu na to, co się dzieje na sesji, tak naprawdę zwiedzają fabułę, co z mojej perspektywy burzy podstawową ideę gier fabularnych, dlatego ja się z takim podejściem zgadzam. Ale to nie znaczy, że nie możemy skonstruować sesji, w której część elementów fabularnych będzie narzucona z góry, ale główna możliwość sprawcza i tak naprawdę wpływ na historię będzie w rękach graczy. Dlatego na potrzeby tego filmiku i lepszego zrozumienia tej koncepcji wprowadziłem sobie takie dwa terminy, to znaczy chory i zdrowy railroad. Chorym railroadem nazywam taką sesję, w której absolutnie nic nie zależało od decyzji graczy i tak naprawdę gracze poruszali się po tak zwanej rynnie fabularnej. Natomiast zdrowym railroadem nazywamy taką sesję, w której co prawda, jak już powiedziałem, pewne elementy są narzucone z góry, mamy pewne ograniczenia jako gracze, natomiast te kluczowe sceny, finał, decyzje, które trzeba podjąć, w pełni zależą od graczy i pozwalają im w pełni wspólnie z mistrzem gry kreować sesję. Tak więc chory railroad nas nie interesuje. Jego się nie da uleczyć. Będziemy zastanawiać się tylko i wyłącznie nad tym zdrowym i o nim będziemy mówić w dalszej części tego filmu. I tu przechodzimy do punktu B, czyli komu to może pasować. I powtórzę to po raz kolejny i będziemy to powtarzać aż do śmierci. Ludzie grają w RPG z różnych powodów i dla różnych ludzi w RPG-ach ważne są inne rzeczy. Najważniejsze jest to, żeby się do niczego nie zmuszać i jeżeli wszyscy zgadzamy się na jakąś konkretną, w tym przypadku konstrukcję fabularną, to jest z tym wszystko w porządku. Ja w RPG gram z dwóch powodów. Po pierwsze historia, po drugie emocje. I to historia jest w tym przypadku dla mnie rzeczą na tyle ważną, że dla niej jestem w stanie zrezygnować tak naprawdę z większości innych aspektów gry. Ale to nie znaczy, że lubię bezwolnie odgrywać historię wymyśloną przez MG, niezależnie od tego, jak dobra by nie była. To, co jest dla mnie ważne, to żeby historia opowiadała o moim, a tak naprawdę o naszych bohaterach. Emocje czerpię zaś z decyzji, jakie podejmuję, a także z obserwowania i odczuwania konsekwencji swoich działań. Natomiast jako MG też nie staram się konstruować w 100% sztywnych fabuł. Bardziej koncentruję się na budowaniu ramy opowieści, w której to gracze będą wkładać swoje poszczególne elementy i będą budować to, co sprawia im przyjemność. Jak więc sprawić, żeby sesja z jednej strony była liniowa, a z drugiej strony, żeby gracze mieli pełen wpływ na fabułę? I nie chodzi o to, żeby dać graczom łudę tego, że mają jakiś wpływ. Nie, nie chodzi o to, żeby ich oszukiwać. Z mojej perspektywy oszukiwanie jakikolwiek jest po prostu słabe. Tak więc przechodzimy w końcu do meritum. Jak dać graczom władzę nad railroadem? A więc punkt C, czyli jak to zrobić dobrze. Z mojego punktu widzenia mamy tutaj cztery ważne elementy. Po pierwsze ustalenia, po drugie struktura bohaterów graczy, po trzecie struktura sesji i po czwarte struktura decyzji. Ustalenia są tutaj najważniejsze.
Z mojej perspektywy sesja liniowa jest dokładnie taką samą konstrukcją jak sandbox czy na przykład konstrukcja blokowa. Co za tym idzie, jeżeli w trakcie sesji zero dogadaliśmy się, że będziemy grali sesję liniową, to już w trakcie gry wspieramy te założenia. Gramy to, co ustaliliśmy i się z tego nie wyłamujemy, inaczej sesja może nie wyjść. Bardzo dobrze działa tutaj patrzenie na tak zwaną drugą stronę stołu, żeby wszyscy dobrze się bawili grając sesję liniową. MG musi zawsze i przede wszystkim zwracać uwagę na to, czego potrzebują gracze, natomiast gracze zawsze powinni pamiętać o tym, co może być potrzebne mistrzowi gry w dalszej części sesji. Aby to wszystko lepiej zobrazować, teraz przedstawię obszerny przykład sesji, o której powiedziałem na samym początku. Była to Legenda Pięciu Kręgów, a ona w swojej konstrukcji była tak naprawdę klasycznym railroadem z kilkoma elementami takimi innymi. Pokrótce, gracze wcielają się w starych, emerytowanych samurajów z klanu Lwa, którzy co roku przyjeżdżają pod grobowiec swojego daimyo, żeby oddać mu cześć. Struktura tych bohaterów była bardzo mocno skrojona pod tą konkretną sesję. W tym przypadku gracze otrzymali ode mnie bohaterów, którzy byli u schyłku swojego życia, a co najważniejsze, mieli bardzo silne powiązania fabularne między sobą. Ktoś był czyimś rywalem, ktoś był czyimś kochankiem, a ktoś był czyimś przyjacielem. Mieli również wspólny cel, czyli dochować wierności swojemu panu i dbać o jego honor. Mieli jednak różne motywacje i o tej różnicy mówił już Skała w którymś z poprzednich odcinków. Jeden robił to z miłości, inny ze względu na tradycje rodziny itd., itd. Sesja była podzielona na kilka scen, natomiast główna oś fabularna opowiadała o spotkaniu starych samurajów. Sceną otwarcia jest przybycie naszych bohaterów na grup ich daimyo. To jest moment, w którym gracze mają pełną dowolność zaprezentowania swoich bohaterów i pokazania ich w świecie gry. Po tym pojawia się grupa roninów ścigająca młodego samuraja z rodziny Ikoma. Gracze ratują młodego chłopaka i przepędzają roninów. Mogłem założyć, że to zrobią, ponieważ ustaliliśmy, że gramy zgodnie z charakterem bohaterów i bohaterowie mieli pełne przesłanki, żeby uratować młodego samuraja, który jest z ich klanu. Następnie młody samuraj, twierdząc, że musi uratować ten swój honor, w akcie podziękowania zaprasza bohaterów na poczęstunek z herbatą i oczywiście na jakąś rozmowę o nich, o sobie, o tym, co się w tej chwili dzieje. Sesja zaplanowana jest na 3 takie rozmowy. Każda z tych rozmów będzie rozgrywana jako osobna retrospekcja. O samych retrospekcjach i o tym, jaką one pełnią rolę, będzie mówił Skała za jakieś 2 tygodnie. To, co jest w tej chwili ważne, to to, że to ja jako mistrz gry poprzez BN-a będę narzucał temat tych retrospekcji, temat tych rozmów. I tutaj pierwsza taka scena. BN narzuca, rzecz jasna, jej temat. Mówi do gracza, opowiedz mi o tym, jak oblegaliście zamek pana Akodo. Kluczowe jest to, że to ja jako MG określam, jaki jest punkt wejściowy w scenę. Narzucam graczom, że będzie to scena, w której oni zostali wysłani przez swojego daimyo do obleganego zamku, aby negocjować warunki kapitulacji. Jak łatwo zauważyć, gracze nie mają wpływu na to, gdzie w tym momencie i za chwilę będą fizycznie znajdować się ich bohaterowie. Nie mają również wpływu na to, że dowiedzą się w trakcie pierwszych chwil rozmowy, że na zamku znajduje się Benkarci syn ich daimyo. Nie mają również wpływu na to, że na sam koniec tych rokowań zamek zostanie zaatakowany przez jednego z generałów, który z jakiegoś powodu nie wytrzymał i rozpoczął oblężenie. Pozostawiając na boku te elementy, na które gracze nie mają wpływu, zwróćmy uwagę na to, na co gracze mają wpływ i na tą decyzję, która jest tutaj ważna do podjęcia. Ponieważ to, co jest ważne i to, co jest tak naprawdę emocjonujące, to decyzja, co zrobić z tym chłopakiem, a nie losy dawno temu wygranej bitwy. Czy pozwolą Benkarciemu synowi uciec? Czy pojmą go? Czy może ktoś postanowi, że należy go zabić i w ten sposób ukryć hańbę, która ciąży na ich panu? Czy zrobią to jednomyślnie, czy dojdzie do kłótni? Kto wie, może nawet początku pojedynku? Może właśnie to był ten moment, w którym wspomniana wcześniej
rywalizacja między bohaterami właśnie miała swój początek. To są właśnie te elementy, które w pełni zależą od decyzji graczy, a przede wszystkim zbudują ich relacje na kolejne sceny, a przede wszystkim pokażą im, jak rozwijała się relacja z ich daimyo. Wszystkie te trzy sceny są zaplanowane w ten sam sposób. Wszystkie te trzy historie pokazują im te elementy, które są w tej historii ważne. To, jakimi są ludźmi, jakie wartości są tak naprawdę dla nich ważne, ale przede wszystkim opowiadają historię ich relacji z ich suwerenem i historię ich suwerena. A co ważne, na sam koniec pokazują im, jak ich daimyo zginął. I tutaj, po tych trzech retrospekcjach, następuje finał, a ja w tej chwili zrobię lekki cliffhanger i przejdę do kolejnego etapu. Porozmawiajmy lepiej o strukturze decyzji. W każdej scenie gracze mają konkretne decyzje do podjęcia i to, co jest ważne, to te decyzje wpływają na to, jak toczy się fabuła, jak toczy się historia ich bohaterów, jaki te sceny mają wydźwięk oraz wpływają na to, jakie elementy będą się zmieniać w przyszłych scenach. Jak łatwo zauważyć, mamy w tej konstrukcji dwa typy decyzji. Pierwsze decyzje oparte o cele i motywacje bohaterów, drugie decyzje, nazwijmy je decyzjami fabularnymi. Te pierwsze pozwalają im przeżyć emocje związane z motywacjami, metodami ich bohatera, zwłaszcza jeżeli różnią się od tego, jak oni by to zrobili. Na przykład gracz w tej konkretnej scenie, gdyby był tam fizycznie, walczyłby do końca. Natomiast w charakterze jego bohatera, który jest tchórzem, byłoby uciec z tej sceny. I tutaj pozwalamy graczowi, pozwalamy mu wczuć się w taką sytuację, która jest dla niego obca i pozwala mu przeżyć emocje, których w inny sposób mógłby nie przeżyć. Natomiast te drugie dają graczowi tą esencję RPGów, tą sprawczość, wpływ na to, jak potoczy się fabuła. I konstruując fabułę liniową, należy wypełniać ją jak największą ilością decyzji fabularnych. Będzie to swoista rekompensata za te wszystkie momenty, w których gracze nie mieli wpływu na to, gdzie fizycznie znajduje się ich bohater albo jak rozpoczyna się scena. Na koniec najważniejsze, zakończenie sesji liniowej, czyli to, jak skończyła się historia naszych bohaterów. I tutaj są takie dwie zasady. Po pierwsze, zakończenie jest otwarte. Po drugie, zakończenie nie jest ostatnią sceną na sesji. Warto dodać, że zakończenie sesji liniowej to jest ten moment, kiedy wszystkie wątki i decyzje graczy spotykają się w jednym punkcie i dają nam konkluzję tej historii. W mojej legendowej przygodzie finałem był moment, w którym bohaterowie przypomnieli sobie, opowiadając ostatnią z retrospekcji, to jak zginął ich daimyo oraz to, jaki oni mieli udział w tej śmierci i jakie były późniejsze konsekwencje. A przy okazji dowiedzieli się również, jak to się stało, że zwierzają się ze swoich najgłębszych sekretów jakiemuś przygodnie spotkanemu samurajowi. Ważne było to, żeby w tej ostatniej scenie gracze mogli podjąć dowolną decyzję. Finał był w 100% otwarty. W finale nie ma już miejsca na Railroad. Jako mistrzowi gry nie zależało mi na tym, żeby w jakiś konkretny, wymyślony przeze mnie sposób zakończyć historię daimyo klanu Lwa i jego trzech wiernych wasali. Zależało mi na tym, żeby te wszystkie wcześniej nabudowane emocje, wydarzenia, te wszystkie decyzje, które zostały podjęte, mogły zostać przez graczy wykorzystane do tego, żeby zbudować sobie taki finał, jaki w tej chwili im się wymarzył. Ponieważ sesja liniowa narzuca graczom bardzo konkretne ograniczenia przez większą część swojego czasu trwania, fajnie jest zrobić tak, żeby finał nie był krótki. Żeby ta scena finałowa i to, co się dzieje zaraz po niej, miało szansę wybrzmieć. Dla mnie najlepiej, jeżeli jest to jakieś 25-30% całości trwania sesji.
To jest ten moment, kiedy sesja zostaje uwolniona, zostaje wyrwana z ram scenariusza liniowego. Gracze mają możliwość dogrania jeszcze ostatnich wątków personalnych, opowiedzenia swoich epilogów, zamknięcia tego wszystkiego tak jak chcą. Pracując nad tym materiałem, zastanawiałem się, jak go podsumować i najlepiej oddaje to taka analogia, która przyszła mi do głowy. Chory Railroad to taki, który przypomina rynnę. Gracze są wrzuceni u góry, lecą w dół, nie mają wpływu na nic, nic tak naprawdę nie widzą, coś im tam śmierdzi, coś pluszcze i tak naprawdę wypadają na koniec w kałuże i w sumie nie wiedzą, co się do końca wydarzyło, bo nie mogli niczego obserwować, nic nie mogli zrobić. Natomiast zdrowy Railroad bardziej przypomina rzekę. Ona ma bardziej nieregularny kształt i chociaż na samym początku wiemy dokładnie, jaki ma bieg, to na końcu każda rzeka wpływa do większego zbiornika i daje graczom tą pełną otwartość, która jest im potrzebna, żeby poczuć satysfakcję z sesji. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmiku udało mi się odczarować sesję liniową i teraz poczujecie jakiś rodzaj natchnienia i zobaczycie, że w takich konstrukcjach też drzemie jakaś fajność i można ją wykorzystać. Powodzenia!